Pomen, geliebte Geschwister, wir freuen uns, dass wir zusammen sein dürfen. Umiłowani przez Pana bracia i siostry, cieszymy się wspólnie, że możemy być tu razem zgromadzeni. Der Jesus Christus hat uns zusammengeführt. Pan Jezus Chrystus nas właśnie razem połączył. Und wir dürfen sein Wort haben. I możemy posiadać Jego Słowo w rękach. Das heute wie damals genauso lebendig sein will durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Które tak samo jak kiedyś, dzisiaj też jest dokładnie takie samo w swojej skuteczności i w działaniu. Wir durften das Wort besingen. Mogliśmy również obśpiewywać to Słowo Boże. Und auch die Liebe zu Christus, die uns motiviert, nach den Gedanken des Wortes Gottes voranzugehen. I również miłość Chrystusową obśpiewywać, która nas motywuje do tego, aby chodzić po tej ziemi zgodnie z myślami Bożymi. Es liegt mir auf dem Herzen, über einen Mann zu sprechen. I spoczywa na moim sercu to pragnienie, aby przemawiać na temat pewnego męża, der vielleicht wie kein anderer von der Größe seines Herrn durchdrungen war. Który jak żaden inny był do głębi przesiąknięty i przeświadczony wielkością swojego Pana. Der mit großer Ehrfurcht über das Wort Gottes sprach. Który z wielką bojaźnią Bożą przemawiał na temat Słowa Bożego. Und der einmal Abschied nehmen musste von den Geliebten des Herrn. I który kiedyś też i musiał się żegnać z umiłowanymi Pana. Und dann sagt er zum Abschied, i powiedział na pożegnanie, dass er sie der Fürsorge Gottes anvertraut, że polecam was troskliwości Bożej und dem Worte seiner Gnade. I słowu łaski Jego. Lasst uns miteinander am heutigen Nachmittag ein wenig Apostelgeschichte 20 betrachten. I chciejmy razem w dniu dzisiejszym po południu rozważać 20 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich. Wir lesen Apostelgeschichte 20 zunächst von Vers 17 bis 21. Przeczytamy najpierw z 20 rozdziału Dziejów Apostolskich od 17 do 21 wiersza. Dzieje apostolskie 20 od 17 do 21. A posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych zboru, a gdy stawili się u niego, rzekł im: wy wiecie od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez cały czas z wami i jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które na mnie przychodziły z powodu zasadek Żydów. Jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. Die Apostelgeschichte zeigt uns die Werke der Apostel, die sie in der Kraft des Heiligen Geistes tun durften. Dzieje apostolskie pokazują nam wszystkie czyny apostołów, które oni mogli w tej mocy działającego Ducha Świętego w nich wykonywać. Kirchengeschichtlich gesehen ist die Apostelgeschichte eine Übergangszeit. Tak patrząc pod względem historii Kościoła, to ten okres dziejów apostolskich, czyli ten opisany w tej księdze dziejów apostolskich, jest tym okresem przejściowym w historii Kościoła. In Apostelgeschichte 2 wurde durch die Ausgießung des Heiligen Geistes die Versammlung gebildet. Czytamy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, że na skutek zesłania Ducha Świętego zostało utworzone zgromadzenie. Mit großer Kraft und Freudigkeit haben die Apostel das Evangelium verkündigt. I apostołowie z wielką siłą i z wielką mocą i wielką radością głosili Słowo Boże. Zeitgleich kamen aber die Gläubigen noch durchaus im Tempel oder in den Synagogen zusammen. Ale jednocześnie też i częściowo wierzący zgromadzali się i chodzili do świątyni i do synagogi. Sie waren traditionsbehaftet. I byli jak gdyby
związani jeszcze dalej z tymi zwyczajami tradycji. Auf der einen Seite das Neue von Gott gegebene. Z jednej strony nowa rzecz darowana przez Boga. Auf der anderen Seite das, was sie von den Vätern überliefert bekommen hatten. A z drugiej strony to, co oni otrzymali od swoich ojców. Gott hatte Langmut mit ihnen, hatte Geduld mit ihnen. Bóg był łaskawy i cierpliwy z nimi. Und so ist es ganz wichtig, dass wir auch Geduld und Langmut miteinander haben. I dlatego jest to tak bardzo ważne, abyśmy też i my między sobą okazywali cierpliwość i łaskawość, łagodność. Die ersten 12 Kapitel stellen die Aktivitäten des Petrus besonders vor. Pierwszych 12 rozdziałów w tej księdze przedstawia przede wszystkim aktywność apostoła Piotra. Ab Kapitel 13 werden die Aktivitäten des Apostel Paulus vorgestellt. Od 13 rozdziału począwszy przedstawione są czasy aktywnego działania apostoła Pawła. Wir kennen dort die drei Missionsreisen, die er unternommen hat. Tam mamy opisane trzy podróże misyjne, których się podjął w swoim życiu. Wir stellen fest, dass er mit äußerster Energie dem Auftrag des Herrn nachkam. I możemy to stwierdzić, że on z największym wkładem energii wykonywał polecenie, jakie otrzymał od Pana. Der Herr bestätigte die Worte der Wahrheit durch die Zeichen und Wunder, die er geschehen ließ. I Pan potwierdzał prawdy zawarte w głoszonym słowie przez znaki i cuda, które działy się przez apostoła. Auf der zweiten Missionsreise besucht er die Stadt Ephesus. W trakcie drugiej podróży misyjnej odwiedził miasto Efes. Ephesus war die Hauptstadt von Asien. Efes był stolicą Azji. Und war gekennzeichnet von pulsierendem Leben. Dynamischem Leben. I to miasto charakteryzowało się bardzo dynamicznym życiem. Wir finden das zum Beispiel in Apostelgeschichte 18. Czytamy o tym na przykład w Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale, wo er in Vers 19 uns in Ephesus gezeigt wird. Gdzie w 19 wierszu jest przedstawione właśnie to miasto Efes. Offensichtlich hatte Paulus nur wenig Zeit. Najwyraźniej w tym czasie apostoł Paweł miał niewiele czasu do dyspozycji. Und er musste weiterziehen. I musiał pójść dalej. Er ließ Aquila und Priscilla zurück. Zostawił tam w tym mieście Aquilę i Priscylę. Und Apollos war auch zu ihnen gestoßen. A do niego dołączył się Apollos. So dass der Herr das angefangene Werk in Ephesus weiter unterstützte. I w ten sposób Pan podpierał to rozpoczęte dzieło w tym mieście Efezie. Kapitel 19 bis Kapitel 20 Vers 1 sehen wir dann auf der dritten Missionsreise Paulus in Ephesus. Od 19 rozdziału, od pierwszego wiersza do 20 rozdziału, do pierwszego wiersza oglądamy opisaną trzecią podróż apostoła Pawła do Efezu. In keiner Stadt war dieser Knecht Gottes so lange im Auftrag des Herrn tätig wie in Ephesus. W żadnym innym mieście ten sługa pański z polecenia pańskiego nie był tak długo czynny jak właśnie w mieście Efes. Und jetzt ist er auf seiner dritten Missionsreise noch einmal in Ephesus. Er unterbricht seine Seereise. I teraz znajduje się w tym 19 rozdziale w trakcie tej trzeciej podróży w tym mieście Efes i on opisuje tutaj swoją poprzednią podróż. Er möchte nach Jerusalem reisen. I on miał zamiar, aby udać się w podróż do Jerozolimy. Aber es war ihm so wichtig, die Ältesten in Ephesus noch einmal zu sehen. Ale bardzo mu na tym zależało. Było to ważne dla niego, żeby tych starszych z miasta Efes jeszcze raz odwiedzić. Und so verlässt er das Schiff. I w ten sposób on wysiadł ze statku. Und bittet die Ältesten von Ephesus nach Medit. I poprosił, aby starsi z Efezu przyszli do niego
do Miletu. In dem 16. Vers unseres Kapitels wird noch gesagt, dass er nach Möglichkeit am Pfingsttag in Jerusalem sein wollte. I w 16. rozdziale tego rozdziału jest napisane, że jeśli to będzie możliwe, chciałby być jeszcze na święto zielonych świąt w Jerozolimie. Was auch sicherlich ein Hinweis darauf ist, dass sie noch verbunden waren mit dem von Gott eingeführten Alten Testament. Co z całą pewnością jeszcze raz wskazuje na to, jak bardzo Żydzi byli połączeni jeszcze w sercu swoim z tym darowanym przez Boga im zakonem starotestamentowym. Paulus sendet nach Ephesus. I Paweł posłał po starszych do Efezu. Der Apostel sendet eine Nachricht zu den Brüdern nach Ephesus. Apostoł posyła wiadomość do braci z Efezu. Und bittet sie zu kommen. I prosi ich, aby oni przybyli do niego. Als Apostel hatte er Autorität. Jako apostoł on dysponował autorytetem. Die Autorität hatte der Herr ihm gegeben. To Pan darował mu ten autorytet zur Aufbauung. Dla zbudowania. Und wie schön, wenn wir den Kontakt miteinander suchen. I jakie to jest piękne i w tych czasach, jeżeli będziemy starali się o podtrzymywanie kontaktów między nami. Hatte Paulus nicht den Römern geschrieben, dass wir einander gestärkt werden, getröstet werden durch den Glauben, der in dem anderen ist? Czy to właśnie nie Paweł pisał do Rzymian, że mamy siebie nawzajem wzmacniać i pocieszać, oglądając wiarę, która jest w drugim wierzącym? 3 Jahre hatte dieser treue Mann gearbeitet in Ephesus. I ten wierny mąż Boży 3 lata pracował w Efezie. Er sah die Wolken eines unheilvollen bringenden Gerichtes über Ephesus sich zusammenziehen. On widział, że gromadzą się już ciemne chmury nadciągającego sądu Bożego nad miastem Efes. Als er da war, lief alles ordentlich, ruhig, eine systematische Aufarbeitung war vorhanden. Gdy on tam przebywał, wszystko przebiegało spokojnie i w porządku i służyło ku zbudowaniu wszystkich wierzących. Wie ist das manchmal so? A jak to wygląda i u nas czasami? Wenn der Herr in einem Zeugnis treue Brüder und Schwestern schenkt, jeżeli Pan daruje w miejscowym świadectwie zgromadzenia wiernych braci i siostry, dann ist eine systematische positive geistige Entwicklung wahrnehmbar. To wtedy można zauważyć systematyczny i pozytywny rozwój w tym zgromadzeniu. Aber der Herr hatte seinen Knecht weitergeschickt. Ale wiemy, że Pan posyłał swojego sługę dalej. Und dann ist die Frage, wie arbeiten wir, die wir zurückbleiben, weiter? I teraz powstaje pytanie, w jaki sposób my, pozostający w danym miejscowym zgromadzeniu, będziemy współpracowali ze sobą ku chwale Pana? Jetzt ging es noch weiter. Der Herr hatte Paulus klar gemacht, das ist sein letzter Abschied von den Brüdern in Ephesus. I jeszcze dalej tutaj posuwamy się, oglądając to, że to Pan objawił apostołowi, że to będzie jego ostatnie pożegnanie z tymi wierzącymi z Efezu. Die Größe seines Herrn und die Größe des Auftrags, den Paulus hatte, veranlasst ihn, mit großem Ernst diese Abschiedsworte zu sprechen. Wielkość Pana i powaga tych słów, które on odebrał od Pana, nakłoniły go do tego, aby on takie poważne słowa wypowiadał również i w trakcie tego pożegnania z braćmi z Efezu. Wenn wir hier auch nicht die Lehre des Epheserbriefes haben, nawet jeżeli tutaj przed sobą nie posiadamy jeszcze tej nauki, jaka została udzielona w tym mieście w Efezie, so haben wir doch die Ausstrahlung eines Mannes, der in dem Bewusstsein des Epheserbriefes seinen Weg ging. To jednak oglądamy tutaj promieniowanie tej osoby, tego męża, który w świadomości treści tego listu skierowanego do Efezu swoim osobistym życiem chodził. Der wusste,
was Versammlung Gottes für das Herz Gottes ist. On wiedział, co oznacza zgromadzenie Boże dla serca Bożego. Und dem es tief im Herzen lag, Christus und Christus mit seiner Versammlung, dass dieses Geheimnis weitergetragen wurde. Który miał tak głębokie pragnienie w sercu, aby Chrystus, jak również Chrystus i Jego zgromadzenie dalej było w sercach tych wierzących przenoszone. Er sendet an die Ältesten. Posyła tutaj wiadomość do starszych tego zboru. Wenn wir mal ins Kapitel 14 der Apostelgeschichte sehen. Gdybyśmy spojrzeli do 14 rozdziału Dziejów Apostolskich, dann sehen wir, to zauważymy in Vers 23, w 23 wierszu, dass dort Älteste gewählt wurden. Jak zostali wybrani do posługi starsi tego zboru. Przeczytamy ten wiersz, 14 rozdział Dziejów Apostolskich, 23 wiersz. A gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych wśród modlitw i postów, poruczyli ich Panu, w którego uwierzyli. Wir lesen noch Titus 1 dazu. Przeczytajmy jeszcze z listu Tytusa, z pierwszego rozdziału. Listu do Tytusa, przepraszam. Titus 1, vers 5. Pierwszy rozdział listu do Tytusa, piąty wiersz. Postanowiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Diese beiden Stellen mögen jetzt genügen. Niech wystarczy treść tych dwóch wierszy. Wir lernen also aus diesen beiden Stellen klar. My możemy tutaj bardzo jasną naukę dla siebie samych odebrać. Älteste wurden von Aposteln beauftragt. Starsi w danym zborze otrzymywali zlecenie od apostołów. Oder Apostel haben andere beauftragt, Älteste anzustellen. I apostołowie również też ustanawiali tych starszych w zborach i ustanawiali braci, aby oni powoływali starszych. Somit ist klar, dass es heute keine Ältesten mehr geben kann. I to właśnie dlatego jasno jest widoczne, że w dzisiejszych czasach nie ma tutaj już powoływania starszych w zborze. Wir haben keine Apostel mehr. Gdyż my wśród nas nie posiadamy już apostołów. Deshalb müssen wir jede Lehre ablehnen, die sagt, dass wir noch Älteste haben. I dlatego musimy odrzucać wszelkiego rodzaju nauki, które nauczają, że my w zborach mamy starszych. Powoływać starszych. Paulus hatte die Autorität von dem verherrlichten Herrn bekommen, diese Ältesten zu wählen. Paweł otrzymał autorytet od Pana, aby wybierał tych starszych w zborach. Oder wie wir aus Vers 28 entnehmen können. Albo tak jak możemy to przeczytać w 28 wierszu, dass Gott, der Heilige Geist, diese Auswahl getroffen hat. Że to Bóg, Duch Święty, dokonywał wyboru tych starszych po zborach. Es ist also niemals dem freien Willen des Menschen überlassen, eine Ordnung innerhalb des Volkes Gottes aufzustellen. A więc to nigdy nie było zostawione do swobodnego, wolnego wyboru dla ludzi, aby to oni decydowali, kto ma być starszym. Älteste können auch nicht gewählt werden. Starsi również nie mogą być wybierani w wyborach. Nein, wir haben keine Ältesten mehr. Nie, my nie mamy wśród nas starszych. Wenn wir aber auch keine Ältesten mehr haben, nawet jeżeli wśród nas nie posiadamy starszych, so ist doch der Dienst des Ältesten geblieben. To jednak pozostała wśród nas służba starszych. Und wie dankbar sollten wir sein, wenn wir den Dienst der Ältesten auch heute noch erleben können. I jak możemy być wdzięczni Panu za to, że możemy po dziś dzień doświadczać
tej usługi starszych w zborach. Der Begriff älteste macht deutlich, dass es sich hier um einen reifen Mann handelt. To określenie starszy to oznacza, że mamy tutaj do czynienia z dojrzałym mężczyzną. Ein Mann, der in der Nähe des Herrn sich selbst kennengelernt hat, aber auch die Größe seines Herrn kennengelernt hat. Który jest to mąż, który w bliskości Pana poznał samego siebie, jakim jest, ale również też i poznał wielkość jego Pana. Wenn wir jetzt gesagt haben, wir haben nicht mehr Älteste, wir haben aber noch den Dienst der Ältesten, dann könnten wir sagen, ja, dann bleiben ja an für sich nicht mehr viele Ansprechpartner hier in dem Raum übrig. Nawet jeżeli powiedzieliśmy, że nie mamy wśród nas starszych, tylko pozostała nam do wykonywania służba starszych, to może ktoś by powiedział, no tak, to w związku z tym w tym pomieszczeniu niewielu takich znajdziemy. Das wäre natürlich zu schmal gedacht. Naturalnie ta myśl byłaby zbyt wąska. Wir alle dürfen uns in dem Dienst der Ältesten betätigen. Gdyż my wszyscy możemy być czynni w wykonywaniu służby starszych. Ältestendienst heißt Fürsorge ausüben. Gdyż służba, wykonywać służbę starszych to oznacza wykonywać służbę troskliwości o innych. Der Älteste, das macht auch Vers 28 deutlich, wird aber noch anders bezeichnet. Również ten wiersz 28 to dobitnie pokazuje, że również i tutaj jest określona służba dla innych. Er wird dort als Aufseher bezeichnet. W tym wierszu taki mąż nazywany jest jako ten, który ma pieczę nad innymi. Älteste macht deutlich, dass es sich um die Reife der Person handelt. Czyli starszy to przede wszystkim zawiera w sobie to określenie, że jest to już mąż dojrzały. Und Aufseher ist mehr auf die Aufgabe konzentriert. A to, że wykonuje pieczę, to to oznacza, że on ma pewne zadanie do wykonania. I to jest druga strona tego określenia starszy. Die Mütter passen auf, was die Kinder machen. Na przykład matki zwracają uwagę na to, co wykonują dzieci. Das ist im irdischen Bereich so. Tak, w ziemskim zakresie ta sprawa wygląda. Sie sorgen für Nahrung und Bedeckung. One starają się o pożywienie i o odzienie tych dzieci. Sie sorgen für den nötigen Schutz. Starają się o to, o zapewnienie tej koniecznej ochrony dla dzieci. Sie sorgen für die nötige Ruhe. One starają się i o zapewnienie tej koniecznego spokoju dla dzieci. Sie sorgen für die nötige Zielsetzung. Starają się, aby i wpoić dzieciom właściwy cel ich życia. Wenn wir das auf das geistige Leben übertragen, i gdy teraz to przeniesiemy na nasze życie duchowe, dann ist das genauso. To stwierdzimy, że ta sprawa dokładnie tak samo wygląda. Die Fürsorge für andere beginnt gewissermaßen ganz früh in der Familie. A więc ta troskliwość o innych rozpoczyna się w pewnym sensie, patrząc na tą sprawę, bardzo wcześnie, począwszy od rodziny. Es ist ganz eng mit dem Hirtendienst verbunden. Gdyż jest to służba bardzo blisko porównywalna ze służbą pasterza. Und doch ist es nicht der Hirtendienst. A jednak to nie jest jeszcze wykonywanie służby pasterskiej. Wenn wir rein lehrmäßig das sehen, gdy będziemy na tę sprawę patrzyli tylko i wyłącznie z punktu widzenia nauki Pisma Świętego. Wir wissen, dass der Hirte eine Gnadengabe des verherrlichten Herrn ist. Gdyż wiemy, że służba pasterska jest to wykonywanie daru łaski naszego Pana. Und der Herr macht deutlich, welch einen Wirkungskreis dieser Hirte auszufüllen hat. I to Pan temu pasterzowi jasno to pokazuje,
jaki zakres obowiązków spoczywa na nim. Der Aufseher ist örtlich begrenzt in seiner Tätigkeit. Ale ten, który sprawuje pieczę, on w swoim wykonywaniu tej służby jest w pewnym sensie ograniczony. Und dann vielleicht noch ein ganz wichtiger Gedanke. I do tego jeszcze jedna, może bardzo ważna myśl. Älteste werden immer in der Mehrzahl genannt. Starsi zawsze w Piśmie Świętym są wymieniani w liczbie mnogiej. Es geht einfach darum, gemeinsam das zu tun, was den Herrn ehrt und was zum Wohle der Geliebten sein ist. Gdyż to właśnie chodzi o to, aby społecznie z innymi wykonywać to, co uczci Pana i co będzie pożyteczne dla innych. Wenn wir jetzt zum Vers 18 gehen, gdybyśmy teraz spojrzeli na 18 wiersz, da sehen wir, dass Paulus von sich spricht. To zauważymy, że Paweł mówi teraz o samym sobie. Ist das denn richtig? Czy to jest właściwe? Ein Diener des Herrn verbirgt sich doch immer. Przecież sługa pański samego siebie zawsze w cieniu stawia. Er versucht, Christus groß zu machen. Gdyż stara się, aby to Chrystus był zawsze wywyższony. Für einen Diener des Herrn gibt es nichts Schöneres als das, wenn die Geschwister nach dem Dienst von Christus allein reden. Dla usługującego, dla sługi pańskiego nie będzie nic piękniejszego, jak właśnie to, że po wykonaniu jego usługi wierzący będą mówili tylko i wyłącznie o swoim Panu. Wenn sie ihm die Ehre geben. Jeżeli to oni Panu tylko będą oddawali cześć i chwałę. Wenn sie die Zuflucht zu ihm nehmen. Gdy oni będą uciekali się swoimi prośbami tylko do Pana. Hatte Paulus nicht an vielen Stellen davon gesprochen? Czyż Paweł o tym na wielu miejscach też nie mówił? Und doch spricht er jetzt von sich. A jednak on tutaj mówi o samym sobie. Das muss so seinen Grund haben. Z całą pewnością musiała być jakaś przyczyna tego. Dieser Mann musste an sein eigenes Verhalten erinnern. Ten mąż musiał przypomnieć o swoim własnym postępowaniu. Das sind dann ganz besondere Situationen, wenn der Knecht des Herrn an sein eigenes Verhalten erinnern muss. To są szczególnego rodzaju sytuacje, w których sługa pański musi przypomnieć o swojej własnej służbie innym. Das Reden allein reicht nicht. Mówić, tylko i wyłącznie mówić, to nie wystarcza. Die ganze Last, die er auf seinem Herzen getragen hat, die legt er jetzt auf die Herzen der Ältesten. A on cały ten ciężar, który dotychczas samotnie nosił na swoim sercu, składa teraz na serca starszych. Und er sagt, wir müssen nicht nur das Gute und Richtige reden. I mówi, że my nie tylko to, co dobre i właściwe powinniśmy mówić, sondern wir müssen das Ganze durch unser praktisches Verhalten unterstützen. Ale my musimy wszystko to, co mówimy, wspierać naszym praktycznym zachowaniem. Wenn der Herr jetzt einen Bruder benutzt, um ein Wort zu sagen, jeżeli jakiś brat użyje, jeżeli Pan użyje jakiegoś brata, aby usługiwał w jego słowie, dann wäre es natürlich total falsch, wenn ich untersuchen wollte erstmal, ob der in allen Punkten sich auch richtig verhält. To byłoby to naturalnie też i z naszej strony błędem, abyśmy od razu tego brata sprawdzali, czy on w każdym punkcie tego, co w przemówieniu powiedział, również i w swoim życiu się tak zachowuje. Dann denke ich in die falsche Richtung. Wtedy ja będę myśli swoje kierował w błędnym kierunku. Nein, ich muss in die andere Richtung denken. Nie, ja muszę spojrzeć w myślach swoich w innym kierunku. Wir nehmen das Wort an, als vom Herrn kommend. My mamy przyjąć to słowo jako pochodzące od Pana. Und wir spiegeln es natürlich an dem Wort Gottes. Wir kontrollieren das an dem Wort Gottes, dass sich deckt mit dem Wort Gottes. My naturalnie również też i to wszystko, co ten starszy mówi, kontrolujemy, czy tak sprawa się ma również i w Słowie Bożym. Und dieses Wort hat immer mehr Gewicht, wenn wir auch direkt das verwirklichen.
I to słowo będzie coraz to większą miało wagę dla nas, jeżeli my będziemy je też i bezpośrednio dla siebie samych zastosowywać. Das Christentum ist nicht eine Sache, die sich konzentriert auf die Versammlungsstunden. Gdyż chrześcijaństwo to nie jest tylko sprawa, która koncentruje się na czas pobytu, na godzinach zgromadzenia. Und Paulus war einer, der nicht anfing und dann die Brocken hinschmiss. Paulus war nicht einer, der nur anfing und dann keine Lust mehr hatte, resignierte. A Paweł to nie był człowiek, który rozpoczynał jakąś sprawę, jakąś pracę, a później rezygnował i zostawiał to dzieło. Sondern er kann sagen, von dem ersten Tag an habt ihr mein Verhalten gesehen. Ale on mógł o samym sobie powiedzieć, wy od samego początku, od pierwszego dnia mojej usługi mogliście to na mnie widzieć. Damals war es sicherlich eine große Ermunterung für sie. Naturalnie w tamtym czasie takie słowa były dla nich wielką zachętą. Und jetzt wollte er sie auch noch mal dadurch ermuntern. On jeszcze raz chciał ich przez te słowa zachęcić. Die ganze Zeit war er bei ihnen. On przez cały czas pobytu był razem z nimi. Und das waren, wie wir in diesem Kapitel sehen, 3 Jahre. I my, tak jak to czytamy w tym rozdziale, wiemy, że były to aż 3 lata. Auch diese Verse sind durch Gott den Heiligen Geist inspiriert. Również i te wiersze zostały napisane pod inspiracją Boga Ducha Świętego. Durch welch eine Selbstkontrolle ist dieser Mann gegangen? I spójrzmy, przez jak wielką samokontrolę ten mąż przeszedł. Mit welcher Energie hat er versucht, dem Herrn zu dienen? Z jak wielką energią starał się swojemu Panu służyć? Mit welch einer Hingabe hat er sich denen zugewandt, die Versammlung Gottes bildeten? Z jakim oddaniem on kierował się do tych, którzy tworzyli to zgromadzenie Boże? Er war bei ihnen. On był razem z nimi. Er war nicht über ihnen. On nie był nad nimi. Er war bei ihnen. On był razem z nimi. Und jetzt spricht er davon, wie viele Vorträge er gehalten hat. I teraz on mówi o tym, ile on do nich przemawiał. Welch ein hervorragender Rhetoriker er war. Jak wspaniałym mówcą on był. Nein, das steht natürlich alles hier nicht. Nie, tak tutaj nie jest napisane. Das, was Paulus hier sagt, to, co Paweł tutaj powiedział, kann vom Grundsatz her von jedem treuen Gläubigen gesagt werden. Z zasady samej może być powiedziane o każdym wiernym wierzącym. Die Aufgaben sind unterschiedlich. Zadania mogą być różnorodne. Aber darauf will Paulus nicht das Augenmerk richten. Ale na tą sprawę apostoł Paweł nie kieruje swojego spojrzenia. Sondern wem er gedient hat und wie er gedient hat. Ale on patrzy na to, komu służył i w jaki sposób on służył. Wem diente er? Komu on służył? Den Geschwistern. Wierzącym braciom i siostrom. Das hat er sicherlich getan. Z całą pewnością to czynił. Vielleicht hat er Kinderstunde gehalten. Może również też i poświęcał się w usługiwaniu w godzinach dla dzieci, czy w szkółce dla dzieci. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich um die Jugendlichen gekümmert hat. Mogę również to sobie wyobrazić, że bardzo się troszczył o młodzież. In Ephesus war etliches los. Bo rzeczywiście w Efezie było dużo się działo. Er wusste, wie lukrativ das für das Fleisch war. On doskonale wiedział, jak rzeczy w tym mieście były pociągające i lukratywne dla naszego ludzkiego ciała. Nein, davon spricht er auch nicht. Nie, on o tym również też tutaj nie mówi. Er sagt, dass er dem Herrn gedient hat. On mówi tutaj, ja służyłem Panu. Das ist der Schlüssel. To jest właśnie klucz do tego. Das stellte den Ältesten von Ephesus im Milet vor. To właśnie on tutaj przedstawia tym starszym z Efezu, którzy przyszli do niego do Miletu. Da war ein Versammlungslokal zu betreuen.
również była też i konieczność zatroszczenia się o tę salę zgromadzenia. Und ein Bruder war dafür verantwortlich. I jeden z braci był za to odpowiedzialny. Und ihr wisst, wie das so ist. I wy wiecie też, i jak ta sprawa wygląda. Man kann es keinem richtig recht machen. Tak w zasadzie to nie da się wszystkim wygodzić. Schließlich war er so innerlich aufgebracht, dass er den Schlüssel des Versammlungslokales auf den Tisch gelegt hat und hat den Brüdern gesagt, ich tue es nicht mehr. W końcu doszło do tego, że zostawił klucz zgromadzenia na stole i stwierdził, ja już dłużej tego nie będę wykonywał. Man kann sich vorstellen, wie die Situation war. Możecie sobie wyobrazić, do jakiej sytuacji doszło. Auf einmal ganz gespannte Stille. Nagle nastała cisza, pełna napięcia. Dann meldet sich auf einmal ein Bruder zu Wort. I wtedy jeden z braci zgłasza się, że chciałby zająć głos. Er sagt ihm, Bruder. Powiedział do niego, bracie. Wofür hast du es gemacht? Für wen? Dla kogo to wszystko czyniłeś? Das war alles. I to wszystko, co powiedział ten brat. Der hat es verstanden. Ten brat to zrozumiał. Der Bruder hat gesagt, ich habe es bisher für die Geschwister getan. I powiedział, rzeczywiście, ja to wykonywałem teraz dotychczas dla wierzących. Ab jetzt will ich es für den Herrn tun. Ale od dzisiaj chcę to dalej wykonywać, ale dla Pana. Dem Herrn dienend. Służąc Panu. Das ist die Aufgabe und das Vorrecht eines jeden. To jest zadanie i to jest też przywilej dla każdego. Ganz gleich welche Aufgabe die der Herr zugedacht hat. Ganz gleich welche Aufgabe. Obojętnie jakiekolwiek zadanie by Pan dla ciebie miał przeznaczone. Es ist immer die intensivste Beziehung, die der Knecht zu seinem Herrn hat. To zawsze chodzi o ten najściślejszy związek, jaki sługa powinien mieć ze swoim Panem. Aus der vertikalen Beziehung heraus wird die horizontale Beziehung gespeist. Z tego połączenia z Panem, pionowego połączenia, jest zasilane to połączenie poziome, horyzontalne pomiędzy nami. Und wenn die himmlische Quelle genutzt wird, und sich ergießt in die horizontalen Beziehungen. Jeżeli ten związek pionowy z naszym Panem jest wykorzystywany, aby był posilany ten związek w tym zakresie poziomym, horyzontalnym, dann steigt es auf zu Lob, Dank und Anbetung der himmlischen Herrlichkeit. To wtedy chwała i uwielbienie będzie wstępowała w górę dla uwielbionego Pana. Wie diente Paulus? Jak Paweł służył? Er sagt, powiedział, mit Demut. Z pokorą. Steht das da so? Czy tutaj jest tak napisane? Nein. Nie. Er sagt, mit aller Demut. On tutaj napisał z wszelką pokorą. Wer war denn Paulus? Wer war Paulus? Kim był Paweł? War das nicht der herausragende Apostel? Czyż to on właśnie nie był tym najznakomitszym ze wszystkich apostołów? Sind nicht wahrscheinlich tausende zum lebendigen Glauben an ihn gekommen? Czy to właśnie nie przez niego tysiące osób dochodziły do żywej wiary w Chrystusa? War es nicht der hervorragende Theologe? Czy to nie właśnie on był tym najwspanialszym teologiem tamtych czasów? Der an allen Altersgenossen vorbeigeschossen war? Który przerósł wszystkich współczesnych jemu? Nein, auch dieses Wort ist vom Heiligen Geist niedergeschrieben. Nie, to słowo zostało tutaj zapisane przez Ducha Świętego. Nicht nur mit Demut, mit Niedriggesinntheit. Nie tylko z pokorą i takim niskim usposobieniem, sondern mit aller Demut. Ale my czytamy w tym 19. wierszu z całą pokorą. Wie spricht das dein Herz an? Jak te słowa teraz przemawiają do twojego serca? Die Art unseres Dienstes, die stellt der Herr uns vor.
ten rodzaj naszej służby i w jaki sposób my naszego Pana przedstawiamy. Paulus hat es verstanden, einem Kind kindgerecht sich zu öffnen. Paweł to zrozumiał, że dla dziecka przemawiać czy otwierać osobę Pana w sposób taki, jak dziecko może zrozumieć. Er konnte jedem so begegnen. Warum? On każdego w jego własnym wieku potrafił tak zagadnąć, czy wyjść jemu naprzeciw. Weil er so eine hervorragende Intelligenz bekommen hatte. A dlaczego? Dlatego, że on otrzymał szczególnego rodzaju inteligencję? Weil er so viele hervorragende Studien hinter sich gebracht hatte. Dlatego, że on miał za sobą tak wspaniałe studia? Nein, weil er vor dem Herrn gelebt und seine Demut gelernt hat. Nie, dlatego, że on żył przed obliczem swojego Pana i tej pokory uczył się od swojego Pana. Das zweite heißt mit allen, mit Tränen. Następną rzecz, jaką tutaj czytamy, z łzami albo wśród łez służył Panu. Unsere Gesellschaft ist zum Teil geprägt durch eine größer werdende Oberflächlichkeit. Nasze społeczeństwa są, czy charakteryzują się szczególnego rodzaju powierzchownością. Der Tiefgang unserer Gedanken lässt manchmal zu wünschen übrig. O wiele pozostawia do życzenia głębokość naszych myśli. Aber diesem Mann lag das Wohl des Herzens, das Wohl des Volkes Gottes tief am Herzen. Ale temu mężowi dobro ludu Bożego bardzo mocno i głęboko spoczywało w jego sercu. Er nahm seinen Auftrag ernst. On poważnie traktował swoje zadanie. Gibt es was ernstzunehmendes als das Glaubensgut? Czy jest jakaś inna, poważniejsza sprawa niż wszystkie sprawy wiary? Wir dürfen heute noch den Herrn Jesus Christus als den Heiland erwarten. My dzisiaj możemy jeszcze oczekiwać Jezusa Chrystusa jako na naszego Zbawiciela. Wollen wir uns durch Paulus nicht ermuntern lassen? Czy nie powinniśmy dać się nakłonić i zachęcić przez apostoła Pawła? Dass wir auch mit großem Ernst dafür kämpfen, dass das Glaubensgut von Generation zu Generation weitergetragen wird. Aby z wielką powagą i z wielkim naciskiem te prawdy nauki Słowa Bożego do następnych generacji były przenoszone. Auch Versuchungen hatte er dort zu erdulden. On również też i w tym Efezie przechodził doświadczenia. Diese Versuchung kam durch die Juden. Te doświadczenia spotykały go ze strony Żydów. Die Epheser haben das beobachtet. A Efezjanie to wszystko obserwowali. Es gab nicht nur damals diesen riesen Aufstand im Hinblick auf den Tempel der Artemis. To nie tylko to, że w tym czasie było to wielkie wzburzenie tego miasta z powodu tej świątynki tej Artemidy, wo es nicht viel gefehlt hätte und sie hätten ihn zerrissen. Gdy niewiele brakowało, aby cała ludność tego miasta rozszarpała apostoła. Nein, immer wieder haben sie Paulus nachgesetzt, die Juden. Nie, ciągle na nowo właśnie prześladowali apostoła Żydzi. Sie wollten selbst das Evangelium der Gnade Gottes nicht annehmen. Sami nie chcieli przyjąć tej Ewangelii łaski Bożej. Aber wollten ihn auch hindern, dass er das Evangelium der Gnade Gottes anderen weitergab. Ale również chcieli przeszkodzić apostołowi, aby on tą Ewangelię łaski nie zanosił też do innych. Ja, er kämpfte einfach weiter. Nie, ale on, nie zważając na to, po prostu dalej walczył w tym boju pańskim. Was hat er gesagt? I co on powiedział? Er kann sagen, ich habe nichts zurückgehalten. I powiedział, ja się nie wzbraniałem. Das ist auch ganz wichtig für uns. To jest słowo bardzo ważne dla nas, nie uchylać się. Dass wir nicht nur unser Lieblingskapitel haben.
Tu nie chodzi tylko o to, abyśmy my mieli jakiś ulubiony rozdział z Biblii. Die Gefahr haben wir. Gdyż jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie, aby tak wyglądało w naszym życiu. Wir beschäftigen uns mit den Segnungen. Będziemy zajmowali się błogosławieństwami und freuen uns daran. I będziemy cieszyli się z tego. Und merken gar nicht, dass uns Teil für Teil der Kostbarkeit verloren geht. I nie zauważamy, jak kawałek po kawałku inne kosztowności Słowa Bożego znikają z pola naszego widzenia. Ich möchte nicht einseitig werden. Nie chciałbym być tylko jednostronny. Wir dürfen uns durchaus über Tagesthemen austauschen. My przecież możemy wymieniać się myślami, co dotyczy naszego codziennego życia. Wir dürfen danach fragen, wie geht es dir in der Arbeit? My przecież możemy jeden drugiego zapytać, jak powodzi ci się w pracy? Wie geht es dir gesundheitlich? Jak wygląda twoje zdrowie? Aber das Wichtige ist doch. Ale jakże najważniejsze jest to, das, was Paulus hier nützlich nennt. Abyśmy wspominali to, co apostoł Paweł tutaj nazywa tym pożytecznym. Und ich sage es jetzt ganz einfach. Wir haben gesehen in den ersten Versen, dass Paulus mit großem Ernst zeigt, dass er durch sein Verhalten auf Gott ausgerichtet, in der Gesinnung, indem er dem Herrn Jesus nacheiferte, sich um das Wohl der Geliebten des Herrn bemühte. Widzieliśmy w pierwszych rozważanych sercach, wierszach, przepraszam, że apostoł Paweł tutaj, zwracając się w tych poważnych słowach do wierzących, próbuje ich serca skierować na osobę ich Pana. Und dass in dieser Abschiedsrede Grundsätze dargelegt werden, die uns alle ansprechen dürfen. I w tej mowie pożegnalnej przedstawione są zasady zasadnicze, które przemawiają do nas wszystkich. Diese Abschiedsrede können wir gut in vier Abschnitte teilen. Tą mowę pożegnalną da się tak dość dobrze podzielić na cztery odcinki. Mit dem ersten haben wir uns beschäftigt. Tym pierwszym odcinkiem właśnie już zajmowaliśmy się. Das waren die Verse 17 bis 21, wo Paulus seine Vergangenheit schwerpunktmäßig beleuchtet. To były wiersze od 17 do 21 z tego 20 rozdziału Dziejów Apostolskich, w których to wierszach apostoł Paweł przedstawia głównie swoją przeszłość. In den Versen 22 bis 24 spricht er über seine Zukunft. W wierszach od 22 do 24 apostoł Paweł mówi tutaj o swojej przyszłości. In den Versen 25 bis 31 macht er deutlich. W tych wierszach od 25 do 31 wiersza dobitnie tutaj przekazuje, wie die Zukunft der Versammlung in Ephesus sein würde. Jaka będzie przyszłość zgromadzenia w Efezie? Und in den letzten Versen 32 bis 38 weist er auf die göttliche Hilfe hin. A w wierszach od 32 do 38 kieruje ich spojrzenia na pomoc ze strony Boga. Jetzt lasst uns miteinander die Verse 22 bis 24 lesen. I dlatego teraz wspólnie przeczytajmy te wiersze od 22 do 24 z 20 rozdziału Dziejów Apostolskich. A oto teraz, zniewolony przez ducha, idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka, prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. Lecz o tym życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Es ist ja immer wieder die Frage gestellt worden, war das denn richtig, dass Paulus nach Jerusalem geht?
I z całą pewnością może ktoś postawić pytanie, czy to właściwe było, żeby apostoł Paweł udawał się teraz do Jerozolimy. Ich möchte in der Beantwortung dieser Frage sehr zurückhaltend sein. Chciałbym być bardzo powściągliwy w sposobie udzielania odpowiedzi na to pytanie. Es mag sicherlich verschiedene Gründe gegeben haben, warum er nach Jerusalem reisen wollte. Z całą pewnością były różnorodne powody tego, dlaczego on chciał pojechać do Jerozolimy. Wenn wir vielleicht mal in Kapitel 11 nachsehen, Apostelgeschichte 11. Gdybyśmy teraz spojrzeli do 11 rozdziału Dziejów Apostolskich, Vers 29, do wiersza 29, Dzieje Apostolskie 11:29. Da sehen wir, dass eine Notsituation in Jerusalem war. To zauważymy, że powstała sytuacja, w której uczniowie w Jerozolimie znaleźli się w biedzie. Und dass praktische Hilfeleistungen von den Brüdern aus den Nationen dorthin erfolgen sollte. I że praktyczne wsparcie uzbierane przez zbory pogańskie było przewidziane, aby dostarczyć do Jerozolimy. Vielleicht war es auch die tiefe Liebe. Może również i pobudką jego udania się do Jerozolimy była głęboka miłość, die Paulus zu seinen Brüdern nach dem Fleische dorthin trieb. Która pobudzała apostoła Pawła, aby udawał się na spotkanie ze swoimi braćmi według ciała. Wir lesen einmal ein paar Verse aus Römer 9. Parę wierszy możemy przeczytać z listu do Rzymian z 8 rozdziału. Przepraszam, 9. Römer 9, Vers 2 und 3. 9 rozdział, 2 i 3 wiersz. List do Rzymian 9, 2 i 3. Że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu moim, albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała. Hatte er nicht auch einen Auftrag bekommen von den Aposteln, die Brüder in Jerusalem zu unterstützen? Czy i on nie otrzymał zlecenia od apostołów, aby wspierał braci w Jerozolimie? Und er spricht auch davon in Römer 15, Vers 25. O tym też mówi w liście do Rzymian w 15 rozdziale, w 25 wierszu. Piętnasty rozdział listu do Rzymian, 25 wiersz. A teraz idę do Jerozolimy z posługą dla świętych. Oder wir können auch noch an Kapitel 21 der Apostelgeschichte denken. Ale możemy również i wspomnieć 21 rozdział Dziejów Apostolskich. Dort kommt der Prophet Agabus zu Paulus. Czytamy o tym, że do Pawła przyszedł prorok imieniem Agabus. Und prophezeit ihm, dass er in Jerusalem gebunden werden würde. I prorokował, że oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie tego męża i wydadzą w ręce pogan. Wiersz 11. In den Versen 10 bis 14 finden wir das. Czytamy to w tych wierszach od 11 do 14, 21 rozdziału Dziejów Apostolskich. Was sagt Paulus? Co Paweł powiedział wtedy na to? Wir lesen jetzt Vers 13. Apostelgeschichte 21, Vers 13. Możemy tą odpowiedź przeczytać w 13 wierszu. Wtedy Paweł odrzekł: co czynicie, płacząc i rozdzierając serce moje? Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. Und 14. I 14 wiersz. A gdy się nie dał nakłonić, daliśmy spokój i powiedzieliśmy: niech się dzieje wola Pańska. Und dabei möchten wir es auch bewenden lassen. I również my zastosujmy to słowo dla siebie samych. Der Mann nahm keine Rücksicht auf sich selbst. Ten mąż Boży nie zważał na samego siebie. Er war selbstlos. On nie myślał o samym sobie.
Und diese Stellen aus Apostelgeschichte 21 waren genauso von Gott dem Heiligen Geist ihm in Lukas in die Feder diktiert worden. I te wiersze w tym 21 rozdziale w Dziejach Apostolskich podane przez natchnienie Ducha Świętego pokazują wyraźnie, co go napędzało. Jedenfalls sagt er in Vers 23 auch, dass der Heilige Geist ihm immer wieder Hinweise gab. W każdym bądź razie czytamy w wierszu 23 tego 20 rozdziału, że Duch Święty dawał mu ciągle na nowo wskazówki, co się stanie. Stell dir mal vor, dir würde heute von Gott klar werden, das ist die letzte Stunde, auf die du zugehst. I wyobraź sobie taką sytuację, Bóg tobie osobiście daje jasno do zrozumienia, co z tobą się stanie w następnej godzinie. Was würdest du tun? Co ty wtedy byś uczynił? Was würde ich tun? Co ja bym wtedy uczynił? Wären wir nicht mit uns selbst beschäftigt? Czy nie zajęlibyśmy się intensywnie samym sobą? Dass alles vielleicht noch geregelt wird mit unseren Lieben? Aby wszystkie sprawy jeszcze zostały uregulowane z naszymi miłymi zostającymi tu? Vielleicht wären wir in unserem Schmerz untröstlich. Może w naszym bólu bylibyśmy niepocieszeni? Aber was sagt dieser Mann des Glaubens? Ale co ten mąż wiary powiedział? Ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben. Ja nie zwracam uwagi na moje życie. Hier haben wir einen Mann vor uns, der mit beiden Beinen angesichts größter Not auf der Erde steht. Mamy tutaj przed sobą męża, który w obliczu tej największej biedy, jaka może spotkać człowieka, dalej stoi dwoma nogami, mocno oparty o ziemię. Der sah seine Zukunft ganz realistisch an. Który swoją przyszłość bardzo realistycznie widział. Er sah nicht durch die rosa-rote Brille. On nie spoglądał przez różowe okulary. Sein Leben war ihm nicht teuer. Jego własne życie nie było dla niego tak drogie. Wie teuer ist uns manchmal allein unsere Ehre, nicht wahr? A pomyślmy sobie, jakże drogą dla nas samych wydaje się często nasza własna cześć. Dann werden wir vielleicht nicht freundlich genug begrüßt. I jak bardzo się zastanawiamy nad tym, że przez kogoś nie zostaliśmy w należycie przyjazny sposób przywitani. Wir kriegen nicht genug Aufmerksamkeit. Że ktoś nie zwrócił należytą uwagę na nas samych. Unsere Meinung wird nicht akzeptiert. Że kto, że ogółem nie jest akceptowane nasze zdanie. Das war alles für Paulus kein Thema. Te wszystkie sprawy to nie był temat, którym zajmował się apostoł Paweł. Seine Ehre war ihm nicht wichtig. Nie była ważna jego własna chwała dla niego. Nein, sein ganzes Leben war ihm diesbezüglich nicht wichtig. Nie, również i w związku z tym całe jego życie nie było dla niego tak ważne. Denn er sagt, mein Leben ist nicht teuer für mich selbst. Gdyż on tutaj mówi, moje życie nie jest tak drogie dla mnie samego. Wie schön, wenn diese Art des Denkens und Empfindens Nachahmer bei uns finden würde. Jakie byłoby to piękne, gdyby tego rodzaju sposób myślenia i postępowania również był znaleziony w nas samych. Paulus stellt das den Ältesten vor. Paweł wszystko to przedstawia tym starszym z Efezu. Männer, haben wir gesagt, die in der Gegenwart Gottes vor Gott gereift sind. A przedstawia to mężom, tak jak już to poprzednio mówiliśmy, którzy w tej bliskości Boga stali się dojrzałymi mężami. Er konnte sie und wollte sie ermutigen. On mógł i on chciał ich zachęcić. In dieser Weise voranzugehen. Aby w takim usposobieniu oni dalej kroczyli do przodu. Wenn er keine Rücksicht nahm auf sein Leben, weil es teuer, nicht teuer war für ihn, was wollte er denn? Jeżeli on nie uważał, że jego życie jest tak drogie dla niego samego, to w zasadzie czym on się kierował? Er sagt, er will seinen Lauf vollenden.
On powiedział: ja chcę dokonać czy dopełnić mojego biegu życia. Das heißt Aktivität, zielorientiert aufbringen. To znaczy, że on w swojej aktywności dalej chce zdążać w tym jednym dla niego przeznaczonym celu. Paulus sagt: lauft also, dass ihr ihn, diesen einzigen Preis, erringt. Paweł mówi do nich: biegnijcie zatem w tym jednym właściwym kierunku, aby otrzymać przeznaczoną dla was nagrodę. Und seinem Freund Timotheus konnte im zweiten Timotheusbrief sagen. A jego przyjaciel Tymoteusz w swoim drugim liście mógł powiedzieć: ich habe den Lauf vollendet. Przepraszam, do swojego przyjaciela on mógł powiedzieć, do Tymoteusza: a biegu mego dokonałem. Das heißt nicht, Timotheus, meine Lebenszeit geht zu Ende. To wcale nie oznacza, że zwrócił się: Tymoteuszu, bieg mojego życia się kończy. Sondern das heißt intensiv jeden Tag aufs neue zielorientiert im Glaubenskampf zu stehen. Ale ja dalej zorientowany tylko na ten jeden właściwy cel, dalej mocno stoję w tym boju wiary, zdążając do niego. Diesen Wettlauf zu bestreiten, wo Christus am Ziel steht. Aby kontynuować ten bój wiary, na końcu którego Chrystus przed nami stoi. Und den Dienst, das ist der zweite Punkt. I drugi punkt, wykonywać służbę. Er verwandte sich und rieb sich auf in der Betätigung für den Herrn. On zapominał o samym sobie, a całym sobą on oddawał się w tej służbie dla Pana. Stellte der Herr ihm diese Aufgaben, dann erfüllte er sie. Gdy Pan go stawiał w jakimś zadaniu, to on to zadanie wypełniał dla Pana. Und so wollen wir uns auch durch dieses Beispiel des Paulus ermutigen lassen. I dlatego chcemy i my dać się zachęcić tym przykładem, jaki zostawia dla nas apostoł Paweł. Von wem hat er den Dienst bekommen? Od kogo on otrzymał tę służbę? Wir haben zu Anfang gesehen, dass er dem Herrn diente. Na początku już to wspomnieliśmy, że on służył Panu. Der Auftraggeber war auch Christus, das geht aus diesem Vers hervor. Również i z tych wierszy tutaj jasno wynika, że zleceniodawcą był Chrystus. Wir haben in dem schönen Lied von dem Vorrecht gesungen, dass wir dem Herrn Jesus unser Leben weihen dürfen. My w pieśni śpiewaliśmy o tym wspaniałym przywileju, że możemy w naszym życiu podążać dla Chrystusa. Sehen wir das nicht herrlich illustriert hier in dem Leben des Paulus? Czy nie mamy to zilustrowane we wspaniały sposób w życiu apostoła Pawła? So hat jeder wiedergeborene Christ auch eine Aufgabe, die er speziell von seinem Herrn bekommen hat. I dlatego każdy nowonarodzony chrześcijanin ma swoje własne zadanie, które ma wykonać dla swojego Pana. Auf diesem Wettlauf, zielorientierte Aktivität. I ten bieg w boju wiary, zorientowany na ten jeden cel. Hast du die Möglichkeit, ihm zu dienen. W tym w jednym biegu, czy w tym boju wiary, masz tą możliwość jedyną w swym rodzaju, aby jemu służyć. Und wie schön, wenn du einmal nach Hause kommst zu Christus. I jakie to będzie piękne, gdy kiedyś przyjdziesz do domu swego, do Jezusa Chrystusa. Und er sagt dir: wohl du guter und treuer Knecht. I będzie mógł Pan do ciebie powiedzieć: dobrze, sługo dobry i wierny. Über weniges warst du treu. Nad niewielką rzeczą byłeś wierny. Gehe ein in die Freude deines Herrn. Wejdź do radości Pana swego. Eine größere Glückseligkeit gibt es nicht. Większej błogiej szczęśliwości nie ma. Als sich in der Freude dessen zu verlieren, der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Jak właśnie pogrążyć się całkowicie w radości tego, który samego siebie darował, gdyż nas tak wielce umiłował. Also, das Vollenden des Laufes steht nicht nur in Verbindung mit dem Lauf, sondern auch mit dem Dienst. A więc zakończenie tego boju wiary, tego biegu wiary,
nie łączy się z samym tym biegiem, ale z tą służbą, jaka ma być w czasie tego biegu wykonana. Wir empfangen den Dienst von Christus und wir legen ihn wieder in die Hände des Herrn. My otrzymujemy tą służbę od Pana i my teraz mamy ją złożyć w ręce naszego Pana. Wir suchen also uns den Dienst nicht selbst aus. A więc wykonując tą służbę, nie staramy siebie samych w tej służbie odnaleźć, sondern wir neigen uns vor dem Herrn der Knechte und üben den Dienst aus, den er von uns erwartet. Ale my skłaniamy się przed tym Panem wszystkich sług i wykonujemy tą służbę, którą On od nas oczekuje. Und jetzt haben wir einen zweiten Begriff der Wortverkündigung. A teraz przejdziemy do drugiego określenia pojęcia, czyli do głoszenia słowa. Den ersten Begriff hatten wir in Vers 21. Pierwsze określenie znajdujemy zapisane w wierszu 21. Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Wzywać do upamiętania i do pokuty i do wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Das ist gewissermaßen das Mindestmaß, was man verstehen muss, um errettet zu werden. To jest właśnie to minimum, które musi ktoś zrozumieć, aby być zbawionym. Der Begriff Evangelium der Gnade Gottes geht viel weiter. A to pojęcie tej określone Ewangelią łaski Bożej posuwa się jeszcze dalej. Und zeigt uns die Segnungen, die mit dem Evangelium zusammenhängen auf. I wskazuje nam na błogosławieństwa, które łączą się z Ewangelią. In Vers 25 spricht von dem Reich. W wierszu 25 mówi on o Królestwie Bożym. Das Reich zeigt auf, dass wir alle, die wir ein christliches Bekenntnis ablegen. Królestwo wskazuje na to, że my wszyscy, którzy składamy to chrześcijańskie wyznanie, eine Verantwortung haben, diesem Zeugnis entsprechend zu wandeln. Mamy tą odpowiedzialność, aby odpowiednio do tego świadectwa również w naszym życiu pielgrzymować. Durch die Taufe bekennen wir uns öffentlich zum Christentum. Poprzez chrzest my w sposób oficjalny przyznaliśmy się, że należymy do chrześcijaństwa. Und sind somit auch gleichzeitig im Reich Gottes. I w ten sposób natychmiast znaleźliśmy się w Królestwie Bożym. Wir wissen, dass Simon der Zauberer in Apostelgeschichte 8 getauft wurde, obwohl nicht an den Herrn Jesus als seinen Heiland glaubte. My wiemy, że też i Szymon Czarnoksiężnik, opisany w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich, też został ochrzczony, pomimo tego, że nie wierzył w Jezusa Chrystusa. Er gehörte äußerlich zum Reich Gottes. I z tego powodu należał już do Królestwa Bożego. Aber zewnętrznie należał, tak? Aber hatte innerlich keine Beziehung zu diesem Herrn des Reiches. Ale wewnętrznie on nie miał żadnego związku z Panem tego Królestwa Bożego. Diesen Gedanken finden wir in verschiedenen Gleichnissen auch, die der Herr Jesus uns mitteilt. I tą myśl znajdujemy zobrazowaną w wielu podobieństwach, które nam podaje Pan Jezus. Wenn dort von Gericht die Rede ist, gdy w tych podobieństwach mowa jest o nadchodzącym sądzie, dann bezieht sich das auf Menschen, die ein Glaubensbekenntnis haben, aber keine Lebensbeziehung zu dem Herrn Jesus besitzen. To ten sąd dotyczy ludzi, którzy znaleźli się tylko w tym zakresie tego wyznającego chrześcijaństwa, ale nie żyją według czy w tym żywym związku z Chrystusem i nie należą do Niego. Das Reich Gottes fand seine Darstellung in der Person des Herrn Jesus Christus, als er in Niedrigkeit über diese Erde ging. Te Królestwo Boże było zobrazowane przez osobę Pana Jezusa, gdy On tutaj stanął na tej ziemi. Wir als Gläubige der Gnadenzeit gehören auch zu diesem Reich. My, wierzący tego obecnego czasu łaski, też należymy do tego okresu Królestwa Bożego. Aber es endet nicht mit der Entrückung der Gläubigen. Ale
Es endet nicht mit der Entrückung. Ale nie kończy się to w momencie, gdy wierzący zostaną zabrani przez Pana poprzez Jego przyjście i pochwycenie na obłoki. Heute hat es einen verdeckten Charakter. Dzisiaj Królestwo Boże nosi taki charakter ukryty. Sittlich moralisch richten wir uns aus nach den Grundsätzen des Reiches Gottes. My pod względem moralnym kierujemy się według zasad, jakie obowiązują w Królestwie Bożym. Soweit sie nicht durch die christliche Lehre dargestellt in den Briefen anders auszuleben ist. Na ile one jeszcze by nie były bardziej inaczej przedstawione w pismach i listach apostołów w dalszej części Nowego Testamentu. Das Reich Gottes findet natürlich seine volle Entfaltung. Naturalnie również i Królestwo Boże dojdzie do swojego pełnego rozkwitu in der Zeit des tausendjährigen Reiches. W okresie, gdy nastanie tysiącletnie Królestwo. Und am Ende des tausendjährigen Reiches i pod koniec tysiącletniego Królestwa, da wird der Jesus dieses Reich Gott übergeben. Pan Jezus wtedy to Królestwo przekaże Bogu. Es ist ein Reich, was keine zersetzenden Elemente hat. Jest to Królestwo, które nie zawiera w sobie elementów zepsutych, rozkładających się. Sondern unter der Herrschaft Christi gedeiht alles. Ale jest to Królestwo, które pod panowaniem Chrystusa rozwija się. Dann haben wir den höchsten Ausdruck. Ihr merkt, dass wir haben also eine Steigerung in diesen Worten. I w tych słowach tutaj następnych znajdujemy stopniowanie o stopień jeszcze wyżej. Das ist in Vers 27, wo vom Ratschluss Gottes die Rede ist. Mianowicie mam na myśli wiersz 27, gdzie mowa jest o tym objawieniu całej woli Bożej, czy postanowienia Bożego. Dieser Ratschluss Gottes ist in der Ewigkeit gefasst worden von Gott. To postanowienie Boże zostało przed wiekami, przed wiecznością przez Boga postanowione. Er beinhaltet die Verherrlichung Christi. To postanowienie zawiera w sobie również też i uwielbienie Chrystusa. Gott will nämlich Christus als Haupt über alles. Bóg mianowicie chce Chrystusa ustanowić jako głowę nad wszystkim. Und will ihn als solches über alles als Haupt der Versammlung geben und hat ihn gegeben als solchen. I on również jako głowę zgromadzenia darował jako panującego nad wszystkim. Er beinhaltet also auf der einen Seite die Herrlichkeit Christi. A więc z jednej strony zawiera w sobie tą chwałę Chrystusową und gleichzeitig Christus und seine Versammlung. A jednocześnie również zawiera w sobie Chrystusa i jego zgromadzenie. Die Universalherrschaft Christi ist auch darin enthalten. I te ogólne panowanie Chrystusa również w tym jest zawarte. Nach diesem kleinen Exkurs wenden wir uns wieder den Versen zu. I po tym krótkim wyjaśnieniu zwróćmy naszą uwagę na nasze wiersze. Das Evangelium der Gnade Gottes macht deutlich. Ta Ewangelia łaski Bożej dobitnie tutaj pokazuje, dass diese gute Botschaft auf der Gnade beruht. Że to dobre poselstwo opiera się o łaskę. Und das steht im Gegensatz zu den Menschen seit Kain. I to znajduje się w przeciwieństwie do całej ludzkości od czasów, gdy żył na ziemi Kain. Der Mensch will immer etwas tun, eine Werkgerechtigkeit aufrichten. Bo człowiek zawsze chce coś czynić i wykonywać uczynki sprawiedliwości. Aber Paulus sagt, es ist völlig unmöglich. Ale Paweł tutaj wyjaśnia, że jest to rzecz całkowicie niemożliwa. Nur Gnade Gottes führt zu dieser guten Botschaft. Tylko łaska Boża może doprowadzić do tego dobrego poselstwa. Wir lesen jetzt die nächsten Verse 25 bis 31. I przeczytajmy następne wiersze od 25 do 31. 20 rozdział Dziejów Apostolskich, 25 do 31 wiersz.
A teraz oto wiemy, że już nigdy nie będziecie oglądali oblicza mojego, wy wszyscy, wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. In meiner Bibel ist auch diese Unterscheidung noch dadurch optisch erkennbar, dass diese Anfangsverse der Abschnitte immer damit beginnen und nun. Ich weiß nicht, ob das in eurer Übersetzung auch so ist. Ja. W naszych tłumaczeniach Biblii te poszczególne urywki, o których teraz mówimy, odróżniają się od pozostałych wierszy tym słowem a teraz. Er spricht also hier davon, dass er das Reich Gottes verkündigt hat. A więc Paweł teraz mówi o tym, że on głosił wszystkim Królestwo Boże. Er schreibt an die Römer. On pisał do Rzymian. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Że Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój. Sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Gerechtigkeit hat heißt das tun, was in den Augen Gottes richtig ist. Sprawiedliwość to jest wykonywanie tego, co jest właściwe w oczach Bożych. Und deshalb wollen wir den korrigierenden Dienst der Brüder annehmen. I dlatego chciejmy zawsze przyjmować tą korygującą służbę innych braci w stosunku do nas. Wollen Sie in unseren Gebeten unterstützen? Chciejmy ich nawet w swoich modlitwach wspierać. Wenn sie uns sagen, das ist nicht richtig, was du tust. Nawet wtedy, gdy oni nam muszą powiedzieć, że nie jest to właściwe to, co ty teraz czynisz. Wenn dieser Dienst unterbleibt, bo gdy zabraknie tego rodzaju służby, dann kannst du dich mit dem Epheserbrief so lange beschäftigen, wie du willst. Du wirst die Kostbarkeit nicht mehr erleben. To możesz zajmować się listem do Efezjan tak długo, jak tylko chcesz, ale nie będziesz przeżywał tych kosztowności, jakie tam są opisane. Praktischer Gehorsam ist Voraussetzung, um tiefer eingeführt zu werden in die Gedanken des Wortes Gottes. Praktyczne posłuszeństwo jest rzeczą nieodzowną, aby być głębiej wprowadzonym w myśli Boże. Damit Friede und Freude durch den Heiligen Geist gewirkt auch in unseren Herzen vorhanden sein kann. Aby ten pokój i radość sprawione przez Ducha Świętego mogły być również i panujące w naszym sercu. Diese Brüder sind ja nicht besonders angesehen, nicht? Tego rodzaju bracia to nie są bracia, których szczególnie poważamy, nieprawdaż? Die warnend auf den ein oder anderen Missstand schon mal hinweisen. Którzy w ostrzegający sposób muszą nam uwagę zwrócić na taki czy inny zły stan w naszym życiu. Ich will nicht auf eine lieblose Art und Weise des Miteinanders hinweisen. Ja nie chciałbym zachęcać, abyśmy tutaj w sposób niemiły jeden drugiego napominali. Oder das gutheißen, in keiner Weise. Oder das gutheißen, wenn wir lieblos miteinander umgehen. Albo nie chciałbym też i zachęcać do tego, abyśmy dobrem nazywali zło, to co i u drugiego zauważymy. Paulus wusste das natürlich. O tych sprawach również wiedział Paweł. Dass sein Wort der Ermahnung nicht immer gerne angenommen wird. I dlatego też i jego słowa napomnienia nie zawsze są chętnie przyjmowane. Und dadurch, dass er schlau war, hat er gesagt, das mache ich besser nicht. I dlatego on tak powiedział, być tu w tej sprawie takim sprytnym, to lepiej ja to zostawię z boku. Nein, so hat er natürlich nicht gedacht. So hat er nicht gedacht. On tak nie myślał.
Er wusste um den Segen, der mit dieser Aufgabe verbunden war. On wiedział, że wielkie błogosławieństwo z tego rodzaju służbą i zadaniem, jakie wykonywał, jest zawsze połączone. Und er hat den Dienst in diesem Bereich auch ausgeführt. I on tą służbę również i w tym zakresie wiernie wykonywał. Wir wollen uns ermuntern lassen. Dajmy się zachęcić do tego. Ermahnungen anzunehmen und wenn nötig auch auszusprechen. Abyśmy przyjmowali napomnienia, a jeśli też i to konieczne, abyśmy potrafili napomnienia wypowiadać do innych. Ihr werdet mein Angesicht nicht wiedersehen. A apostoł mówi do nich: wy już więcej nie będziecie oglądali mojego oblicza. Das wusste er. On wiedział o tym. Er war frei und hatte Kraft genug darüber so zu sprechen. On był wolny i on miał siłę, aby tego rodzaju słowa wypowiedzieć. Und den ganzen Ernst der Verantwortung auf ihr Herzen zu legen. I całą powagę tej odpowiedzialności złożyć na słuchaczy tych słów. Deshalb bezeuge ich euch an dem heutigen Tag. Dlatego wam zaświadczam w dniu dzisiejszym. Er konnte also Zeugnis ablegen von seiner Tätigkeit dort in Ephesus. On mógł złożyć świadectwo o jego działalności wśród Efezjan. Ich bin rein von dem Blut aller. I mógł powiedzieć, że jestem czysty od krwi wszystkich. Es ist sicherlich so, dass wir durch dieses Wort Gottes alle angesprochen sind. Z całą pewnością jest też również tak, że my wszyscy czujemy się, czujemy to, że to słowo przemawia do nas. Wie manchen hat es gegeben, den der Herr uns auf den Weg gestellt hat und wir haben ihm das Evangelium nicht gesagt. O, jak też i często było tak, że Pan postawił nam kogoś na naszej drodze życia, abyśmy powiedzieli mu Ewangelię, a my tego nie uczyniliśmy. Aber der Zusammenhang macht deutlich, es geht hier um Gläubige. Ale tutaj cały ten urywek i wiersze, które wokoło tego tutaj są napisane, wskazują dobitnie i jasno, że jest to słowo skierowane do wierzących. Die Gläubigen waren Empfänger dieses Dienstes. Bo wierzący byli odbiorcami jego służby. Wenn diese Dienste unterbleiben, jeżeli zabraknie wykonywania tego rodzaju służby, dann ist persönlich wie gemeinsam keine Kraft zum öffentlichen Zeugnis mehr da. To wtedy ani osobiście, ani społecznie nie będziemy mieli siły, aby składać świadectwo dla Pana. Paulus sagt, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Paweł mówi tutaj, ja całe te postanowienie Boże wam wszystkim głosiłem. Wollen wir uns durch dieses Beispiel des Apostels Paulus nicht ermuntern lassen? Czy nie chcielibyśmy się dać zachęcić przez ten przykład dany nam przez apostoła Pawła? Ma uns wieder mehr mit dem Epheserbrief zu beschäftigen? Czy nie chcielibyśmy się bliżej zająć rozważaniem treści listu do Efezjan? Mit dem Ratschluss der Liebe Gottes? I zajmować się tym postanowieniem miłości Bożej? Mit der Herrlichkeit seines Christus? I zajmować się tą wspaniałością tego Pana Jezusa Chrystusa. Mit dem Haupt des Leibes der Versammlung. Zajmować się tą głową ciała, czyli zgromadzenia. Mit dieser Wertschätzung, die die Versammlung in den Augen Gottes hat. I zajmować się tą wielką wartością, jakie zgromadzenie posiada w oczach Bożych. Wie kann das passieren? W jaki sposób to może się stać? Das zeigt er uns in Vers 28. To wszystko nam pokazuje wiersz 28. Habt acht auf die anderen. Miejcie pieczę o innych. Und dann auf euch selbst. Ale również i o samych siebie. Nein, die umgekehrte Reihenfolge ist die richtige. Nie. Odwrotna kolejność tu jest właściwą, taka jak powinna mieć. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę. Und auf die ganze Herde. I o całą trzodę. Nicht nur Lieblingsgeschwister, gibt es sowas? Nee, gibt's nicht.
Nie tylko wykonywanie takiej służby w miłości. Sympathie und an. Nie tylko mieć w zgromadzeniu takich, których obdarzamy szczególnego rodzaju miłością. Sympathie und Antipathie ist Gift im Volke Gottes. Bo sympatia i antypatia, czy okazywanie tych dwóch rodzajów uczuć, to jest jak trucizna rozprzestrzeniająca się wśród ludu Bożego. Das heißt nicht, dass es nicht im Volke Gottes Freunde geben kann. To wcale nie oznacza, że wśród ludu Bożego nie wolno mieć przyjaciół. Grüße die Freunde mit Namen. Pozdrawiaj swoich przyjaciół po imieniu. Aber hier ist der Gedanke, der habt die ganze Herde im Auge und im Herzen. Ale tutaj jest zawarta myśl, że miej całą trzodę w swoim sercu, a również i na swoich myślach. Euch hat der Heilige Geist als Aufseher dort gesetzt. In der örtlichen Versammlung, wśród której was Duch Święty ustanowił jako nadzorców, albo tak jak u nas jest napisane, jako biskupów. Ihr sollt Versammlung Gottes hüten. Wy powinniście strzec całe zgromadzenie Boże. Das heißt Nahrung und Trank geben. To znaczy darować zarówno pokarm, jak też i napój. Schutz geben. Dawać ochronę. Kinder schickt man nicht in Krieg, ne? Bo przecież dzieci nie wysyła się na wojnę. Gebt ihnen die Ruhe. Dzieciom daje się poczynienie czy spokój. Gebt ihnen die Liebe und das Vertrauen. Dajcie dzieciom miłość i możliwość pogrążenia się w zaufaniu. Es ist die Versammlung Gottes. Gdyż to jest zgromadzenie Boże. Gibt es etwas Größeres auf dieser Erde? Czy istnieje coś większego na tej ziemi? Es gibt nichts Größeres. Nie ma czegoś większego. Haben wir das mit dem Herzen verstanden? Czy my to zrozumieliśmy naszym sercem? Dann werden wir nicht die Schwachheiten unserer Geschwister sehen. Wtedy nie będziemy widzieli słabości naszych współwierzących. Dann werden wir immer mehr das sehen, was Versammlung Gottes für das Herz Gottes ist. Wtedy będziemy o wiele bardziej widzieli, co to oznacza zgromadzenie Boże dla serca Bożego. Und der allwissende Gott hat den angemessenen Preis bezahlt. A ten wszechwiedzący Bóg tą odpowiednią cenę zapłacił za zgromadzenie. Das Blut seines eigenen. Darując krew swojego jedynego. Alle Gläubigen in der Gnadenzeit bilden diese Versammlung Gottes. Wszyscy wierzący z okresu łaski tworzą to zgromadzenie. Nicht die Versammelten, die sonntags morgens hier Brot brechen? To nie ci, którzy tutaj w jutrzejszą niedzielę będą zgromadzeni, aby łamać chleb. Sie sind ein Ausdruck der Versammlung Gottes. Nie. Oni są tylko tym wyrażeniem całości zgromadzenia na całej ziemi. Versammlung Gottes bilden alle Gläubigen, ob sie das verstehen oder nicht. Zgromadzenie Boże tworzą wszyscy wierzący na całej ziemi. Nieważne, czy to rozumieją, czy tego nie rozumieją. Co to jest zgromadzenie? Und wenn für Gott, dem die Versammlung zu eigen ist, dieser Preis so hoch war, dass er das Blut seines eigenen gegeben hat. A jeżeli dla Boga to zgromadzenie było tak kosztowne, że on darował cenę swojego własnego jedynego. Sollte sie uns weniger wertvoll sein? Czy to zgromadzenie nie ma być dla nas mniej wartościowe niż dla Boga? Vers 29 zeigt er auf, dass Gefahren da sind. Und zwar Gefahren von außen kommen. Wiersz 29 wskazuje również na to, że istnieją niebezpieczeństwa. I to niebezpieczeństwa, które będą nastawały z zewnątrz. Reißende Wölfe. Czytamy tutaj o tych wilkach drapieżnych, czy rozrywających, dokładnie mówiąc. Die kommen natürlich nicht in Form von reißenden Wölfen. Naturalnie oni nie przychodzą w tej formie tych wilków rozrywających. Sie kommen in Schafskleidern.
Oni przychodzą w tym odzieży, w tym odzieniu owcy. Sehr sympathische Menschen. Okazują się jako bardzo sympatyczni ludzie. Intelligent. Jako inteligentni ludzie. Redegewandt. Którzy są z bardzo wymownymi ludźmi. Und ohne dass wir es groß merken, ziehen sie uns von Christus ab. I nie zauważając tego, będą nas odciągali od Chrystusa. Im Innern sind es reißende Wölfe. W swoim wnętrzu oni będą tymi wilkami rozrywającymi, drapieżnymi. Vers 30 zeigt dir eine andere Gefahr auf, die Gefahr von innen. A wiersz 30 wskazuje na inne niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo od wewnątrz. Wir muss uns das doch einen Schreck einjagen. Czy ten wiersz nie powinien nas wpędzić w przerażenie? Ein Bruder hat einmal gesagt, jeden z braci kiedyś powiedział: Es gibt nichts Schreckliches in der Welt, was ich nicht noch schrecklicher machen könnte. Nie ma rzeczy straszniejszej na tym świecie niż to, co ja sam strasznego mógłbym uczynić. Auch der wiedergeborene Christ ist zu allem Schlechten fähig. Również nowonarodzony chrześcijanin zdolny jest do wykonania wszelkiego rodzaju zła. Welches Kennzeichen haben diese Männer? Czym charakteryzują się ci mężowie? Sie möchten Menschen hinter sich herziehen. Oni chcą za sobą pociągnąć ludzi. Das ist ein ganz einfacher und zielführender Schlüssel. Jest to bardzo prosty i łatwy do zastosowania klucz. Der Heilige Geist wird immer Christus verherrlichen. Przecież Duch Święty zawsze będzie uwielbiał Chrystusa. Und alles, was diesen Charakter nicht trägt, müssen wir ablehnen. I dlatego wszystko, co nie nosi tego charakteru, musimy odrzucać. Welch für eine Anmaßung und welch ein Schmerz muss das für Christus sein, wenn Menschen sich aufraffen, um andere hinter sich herzuziehen. Jakież to jest świętokradztwo i jakiż to jest ból dla Chrystusa, gdy pojawiają się ludzie, którzy ludzi za samym sobą chcą pociągnąć. Jetzt kommt der Appell. Tu teraz pojawia się apel. Darum wacht. Dlatego, czy przeto, czuwajcie. Schlaf nicht ein. Nie zasypiajcie. Habt ein waches Auge. Miejcie otwarte oczy. Ihr seid Aufseher durch den Heiligen Geist. To wy przecież jesteście tymi nadzorcami postanowionymi przez Ducha Świętego. Paulus sagt, ich hab's genauso gemacht. Paweł mówi, ja dokładnie tak właśnie postępowałem. Ich erwarte nicht mehr als das, was ich selbst auch bereit war zu tun. Ja niczego innego od was nie oczekuję, jak tego, co ja sam gotowy byłem czynić. Er hatte nämlich 3 Jahre lang Nacht und Tag einen jeden mit Tränen ermahnt. Bo on mianowicie przez 3 lata, we dnie i w nocy, nie przestawał ze łzami napominać każdego z nich. Wann hat der Mann gearbeitet? Więc powstaje pytanie, kiedy ten mąż pracował? Pausenlos. Bez ustanku. Nacht und Tag. Dzień i w nocy. Hat er ermahnt, wie hier? Napominał ich, tak jak tutaj czytamy. Gearbeitet finden wir in 1. Thessalonicher 2. Pracował, o czym czytamy w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 2 rozdziale. Und viele Stellen, wo er sagt, Nacht und Tag gebetet. I wiele innych miejsc jest takich, które świadczą o tym, że on dzień i noc się modlił. Wieder hast du die Tränen. Wieder hast du die Tränen hier. An jeden mit Tränen ermahnt. I znowu tutaj czytamy o jego łzach. Gdyż czytamy tutaj we dnie i w nocy, ze łzami napominałem. Sagt er nicht mit anderen Worten, Brüder, nehmt die Sache ernst. Czy innymi słowami on tutaj się nie zwraca do tych braci? Bracia, potraktujcie to, co mówię, poważnie.
denkt, was Versammlung Gottes für das Herz Gottes ist. Myślcie zawsze o tym, co zgromadzenie Boże oznacza dla serca Bożego. Und was sagt er jetzt? I co on teraz powiedział? Sollen sie resignieren? Czy mają oni zrezygnować? Angesichts der Gefahren? W obliczu tych niebezpieczeństw? Angesichts sicherlich auch ihres mangelnden Dienstes, den sie erkennen mussten. W obliczu też i tej słabej służby, którą oni wykonywali i z całą pewnością byli tego świadomi? Nein, Paulus weist himmelwärts. Nie, Paweł wskazuje w górę, do nieba. Er weist auf den unendlich großen Gott hin. On wskazuje na tego nieskończenie wielkiego Boga. Welch ein Trost. Jakaż to jest pociecha. Welch eine Kraftquelle. Jakież to jest źródło pomocy i siły. Welch eine Quelle der Weisheit. Jakież to jest źródło mądrości. Welch eine Quelle der Liebe. Jakież to jest źródło miłości. Um sich demütig umeinander zu bemühen. Aby w pokorze troszczyć się jeden o drugiego. Das ist die nie versagende Quelle. To jest źródło, które nigdy nie ustaje płynąć. Göttliche Liebe. Boska miłość. Nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an. A teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego. Wie Gott Licht ist, ist er auch Liebe und bleibt es. Wie Gott Liebe ist, so ist er auch Licht. Tak, jak Bóg jest miłością, tak też Bóg jest światłością. Und so ist es ganz wichtig, dass wir uns immer wieder auf das Wort Gottes konzentrieren. I dlatego jest to zawsze bardzo ważne, abyśmy ciągle na nowo koncentrowali się na Słowie Bożym. Segensreiche Auswirkungen des Wortes Gottes haben wir in dem ersten Lied zum Ausdruck gebracht. Te pełne błogosławieństwa, oddziaływanie Słowa Bożego obśpiewywaliśmy w pierwszej naszej pieśni. Es ist das Wort seiner Gnade. Gdyż jest to słowo łaski Jego. Jetzt müssen wir aber doch noch mal die Verse lesen, 32 bis 38. A jeszcze na zakończenie musimy przeczytać te ostatnie wiersze od 32 do 38 w tym 20 rozdziale Dziejów Apostolskich. A teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Srebra, ani złota, ani szaty niczyjej nie pożądałem. Sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, które sam powiedział: bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. A to powiedziawszy, padł na kolana swoje wraz z nimi wszystkimi i modlił się. I powstał płacz wielki wśród wszystkich, a rzucając się Pawłowi na szyję, całowali go, bolejąc szczególnie nad słowem, które wypowiedział, że już nigdy nie będą oglądali jego oblicza. I odprowadzili go na statek. Nachdem er diese göttliche Hilfe dargestellt hat in Vers 32, sagt er in Vers 33, dass er nichts begehrt hat für sich. Przedstawiając im w tym 32 wierszu tą boską pomoc, mówi w wierszu 33, że on nie pożądał niczyjej rzeczy. An anderer Stelle musste er sagen, dass manche meinten, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. A w innym miejscu musiał napisać, że są tacy niektórzy, którzy myślą, że bogobojność to jest środek, który przynosi zysk. Dieser Mann wollte nichts für sich haben. Ten mąż nie chciał niczego dla siebie posiadać. Er begehrte nichts. On nie pożądał niczego. Was tat er denn? A więc co on czynił? Das zeigt uns im nächsten Vers. To pokazuje nam następny wiersz. Er hatte doch Bedürfnisse. Przecież on miał również potrzeby. Und dieser gelehrte Mann schämte sich nicht,
einfache Arbeit auszuführen als Zeltmacher. I ten wykształcony mąż nie wstydził się swoimi rękami pracować i wykonywać bardzo prosty zawód wykonawcy namiotów. Wie manchmal machen wir Unterschiede, ich wiederhole mich, wo wir keine Unterschiede machen sollten. Wybaczcie, że się powtórzę, jakże często my rozróżniamy osoby między sobą i czynimy podziały tam, gdzie nie powinniśmy jednego od drugiego odróżniać. Paulus machte einfache Arbeit. A Paweł wykonywał bardzo proste prace. Und war dabei so fleißig und so geschickt, dass durch den Erlös dieser Arbeit noch andere unterstützen konnte. A w wykonywaniu tej pracy był tak biegły i był tak pilny, że z wynagrodzenia, jakie otrzymywał za tą pracę, był w stanie jeszcze wspierać innych wierzących. Ja, er hatte ihnen wirklich etwas gezeigt. Tak, Paweł tutaj naprawdę coś prawdziwego im pokazał. Nicht nur mit dem Munde bezeugt, sondern gezeigt. Nie tylko on opowiadał swoimi ustami, ale on pokazał im, dass man so arbeitend, że w ten sposób pracując, sich der Schwachen sogar annehmen kann. Można również i ująć się i pomyśleć o potrzebach słabych. Dieser Mann übersah die Schwachen nicht, obwohl stark war. Ten mąż, pomimo tego, że był tak mocny, on nie przeoczył potrzeb słabych. Und erfüllte somit das Wort des Herrn. I tym samym on wypełnił słowo Pana, der gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Który powiedział, dawać jest bardziej błogosławioną rzeczą niż brać. Das ist höhere Mathematik. To jest matematyka na najwyższym poziomie. Eins und eins ist natürlich für einen Christen auch noch zwei. Naturalnie jeden dodać jeden to i dla chrześcijanina równa się dwa. Und wir sagen hiermit nicht, dass höhere Mathematik keine Wissenschaft ist, in keiner Weise. Wir sagen nicht, dass höhere Mathematik keine Wissenschaft ist. My tym samym wcale nie twierdzimy, że wyższa matematyka to nie jest wiedza naukowa właśnie, sondern das hier ist eine Komponente, die den Himmel mit einschließt. Ale tutaj oglądamy taki komponent, który zawiera w sobie niebiańskie rzeczy. Die reichliche segnende Sätte, die segnende Seele wird reichlich gesättigt werden. Dusza błogosławiąca będzie również i obficie ubłogosławiona. Das ist ein Grundsatz der Heiligen Schrift. To jest właśnie zasada Pisma Świętego. Der Glaube versteht das. Wiara to rozumie. Weil es in Verbindung bringt mit dem allzeit gütigen Gott. Dlatego, że nas wprowadza z to w łączność z tym wszystko wiedzącym i dobrotliwym Bogiem. Der Glaube jubelt. Wiara cieszy się. Er sagt, dein Reichtum, Gott, ist nicht zu ergründen. I mówi, bogactwo Twoje, o Boże, jest niezgłębione. Deine Liebe endet nicht. Twoja miłość nie kończy się. Alles, was in dir zu finden, hat ewigen Wert. Wszystko, co możemy w Tobie znaleźć, ma wieczną wartość. Jetzt knien Sie nieder. Następnie oglądamy, że on ukląkł, czy uklęknął, padł na kolana. Dort in der Öffentlichkeit. Tam, ja, w, publicznie przed nimi. Eine Haltung der Demut, nicht nur nach außen, sicherlich noch mehr im Herzen. A był to wyraz pokory, nie tylko objawianej na zewnątrz, ale z całą pewnością w głębi serca. Sie hingen in Liebe an Paulus. Sie hingen in Liebe an Paulus. Wszyscy oni byli tak złączeni w miłości z Pawłem. Wie viel mag der Evangelist gewesen sein?
jak wiele wśród nich ten ewangelista mógł właśnie pozyskać wśród nich. Für wie viele hat er das Herz geöffnet im Hinblick auf den Ratschluss Gottes. Jak wielu im właśnie otworzył serce na poznanie tego postanowienia Bożego. Ja, ihre Liebe fand einen sichtbaren Ausdruck in dem Kuss. Tak, ich miłość również też znalazła wyraz taki widzialny na zewnątrz w postaci tego pocałunku. Die Trauer kam ganz besonders darin zum Ausdruck. A smutek w szczególny sposób objawił się tym, dass sie betrübt waren, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen sollten. Że byli bardzo zasmuceni tym, wiedząc, że już nigdy nie będą oglądali jego oblicza. Wir können gut verstehen, dass sie diesen Mann geliebt haben. My na pewno to dobrze rozumiemy, że oni bardzo miłowali tego męża. Aber sein Ziel war ja noch ein höheres. Ale jego cel był celem wznioślejszym. Er wollte sie immer wieder neu mit Christus verbinden. Bo on chciał, żeby oni ciągle na nowo byli łączeni z Chrystusem. Wir sehen nichts, dass sie betrübt waren über die trüben Aussichten, die er ihnen mitteilen musste im Hinblick auf das, was über Ephesus kommen sollte. Nie czytamy o tym, aby oni byli tym zasmuceni, usłyszawszy te wieści, jakie Paweł im przekazał co do przyszłości w Efezie. Es würde nicht lange dauern, da müsste Paulus etwas anderes schreiben. Bo nie upłynęło zbyt wiele czasu, a apostoł Paweł musiał już o poważnych rzeczach do nich pisać. Alle, die in Asien sind, haben mich verlassen. Pisząc, wszyscy w Azji mnie opuścili. Ephesus war die Hauptstadt. A Efes przecież był stolicą Azji. Ephesus, die diese herrlichen Wahrheiten bekommen hat. Ten Efes, który otrzymał te wspaniałe prawdy. Wo Paulus dieses begnadigte Werkzeug 3 Jahre arbeiten durfte. Gdzie Paweł ten ułaskawione czy pełne łaski narzędzie Boże 3 lata wśród nich działał. Wo er mit Tränen Nacht und Tag gearbeitet hatte. Tam, gdzie on wśród nich ze łzami dzień i noc pracował. Wir wollen realistisch sein im Hinblick auf das, was Gott uns in seinem Wort sagt. Chcemy również być realistami w spojrzeniu na to, co Bóg nam w swoim słowie pokazuje. In der Fürsorge Paulus nacheifern. I mamy w naszej troskliwości naśladować Pawła. Der sagt in 1. Korinther 11: Seid meine Nachfolger gleich wie ich Christi. Który w pierwszym liście do Koryntian powiedział: bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Und wir wollen uns dabei auf Gott stützen. I w tym chcielibyśmy się zawsze opierać na Bogu. Auf das Wort seiner Gnade. I również na słowie Jego łaski. Das vermag aufzubauen. Gdyż tylko to może nas zbudować. Gepriesen sei sein Name. Niech będzie wysławione Jego imię, der das Wollen und das Vollbringen schenken will. Który chce również darować nam zarówno chęć, jak również i spełnienie tego.